W dzisiejszym odcinku gościmy w wyjątkowo malowniczym miejscu. W Golubiu Wężewskim znajduje się gospodarstwo polsko-francuskiego małżeństwa. Państwo Hospital prowadzą działalność agroturystyczną oraz zajmują się produkcją kozich serów w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zanim jednak to miejsce stało się znane wśród turystów, pani Joanna mieszkała w Warszawie. Kilka lat temu wraz z mężem zdecydowała się na odważny krok. Chcieliśmy żyć w takim zdrowym otoczeniu. Miasto nas zmęczyło, bo wiele lat mieszkaliśmy w mieście. W ogóle jesteśmy z urodzenia mieszczuchami. I zgadzam się, trzeba mieć sporo odwagi. Mieliśmy mnóstwo wątpliwości. Ale no, należymy do takich pionierskich duchów, więc po prostu spróbowaliśmy i dzisiaj sobie chwalimy po prostu ten wybór. Samowystarczalność to cel, jaki postawili przed sobą nasi bohaterowie. Przed domem zasadzono energetyczne wierzby, które zimą wykorzystywane są do ogrzania budynku. Z kolei na podwórku szybko zagościły kury i kozy. Staramy się zapewnić sobie samowystarczalność, taką żywieniową. Stwierdziliśmy, że kozy, bo są stosunkowo najprostsze w obsłudze. Nasze pierwsze stado to były 4 kozy, które kupiliśmy za 200 zł, więc to było bardzo tanio. No i właściwie bardzo szybko, bo po 1,5 roku już mieliśmy pierwsze małe, pierwsze mleko i można było zacząć przygodę z produkcją żywności własnej. Pani Joanna powinna być wzorem dla każdej osoby z miasta, która chciałaby się przeprowadzić na wieś, ale brakuje jej odwagi. To jest dziewczynka, którą na kolanach nosiłam, bo była chora i musiałam ją do lekarza zanieść. Nasza bohaterka doskonale odnalazła się w nowym miejscu i wszystkiego nauczyła się sama. Sery nauczyłam się robić w internecie. Zresztą pierwsze dojenie to też było poprzedzone obejrzeniem filmu instruktażowego, jak doić kozy. Można. Zresztą parę osób tym zainspirowałam. A potem no to już różnie. Szkolenia, książki, spotkania z innymi producentami. Cały czas człowiek czegoś się dowiaduje. Pani Joanna oferuje teraz szeroki wybór serów. Nasze sery to są głównie sery tak zwane świeże, czyli takie krótkiej przydatności do spożycia. Są to takie sery, które są tak zwane krótko dojrzewające. No i właśnie jogurty, więc mamy, nie wiem, ser typu ricotta, ser typu charolais, z takich dłużej trwających to mamy cheddara, ale generalnie są to sery takie do szybkiego spożycia, no więc dlatego jakby bardzo ważnym elementem jest właśnie sieć sprzedaży, ta możliwość upłynnienia tych produktów. Pani Joanna nie ma wątpliwości, że produkty z gospodarstw mają wyższą jakość od tych oferowanych w sklepach wielkopowierzchniowych. One są lepsze z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że są prosto z pola, prosto od producenta, w związku z tym nie ma całego procesu transportu, pośredników, przechowywania, więc ten produkt jest po prostu maksymalnie świeży. Po drugie, to też najczęściej są produkty robione z sercem. I to też wcale nie jest taka nieistotna rzecz, tak? To jest po prostu rzecz, która jest zrobiona z dobrą energią. Jednak w gospodarstwie można kupić także inne naturalne produkty. W tej chwili oferujemy głównie wyroby z koziego mleka, czyli sery, jogurty, mleko. Troszeczkę mamy warzyw z własnego ogródka, ale to są takie nadwyżki, których akurat w tym roku nie ma zbyt dużo. Jeszcze mamy zioła i też w tym roku zaczęliśmy produkować mydła. Rodzinę Hospital odwiedzamy w bardzo pracowitym dla nich czasie. W gospodarstwie jest wielu gości. Praktycznie przez cały okres wakacyjny pokoje mają tu pełne obłożenie. Mamy 2 pokoje, 6 miejsc noclegowych i faktycznie w sezonie letnim w szczególności to ogromnym. Mamy praktycznie obłożenie cały czas, tym że u nas te pobyty są takie dość krótkie, także do tygodnia maksymalnie. Turyści, którzy przyjeżdżają tu z całego kraju, mogą liczyć na wspaniałą gościnę i świetne warunki. Chwalą sobie także wyjątkową bliskość natury. Ludzie przyjeżdżają zachęceni miejscem, faktem, że jest tutaj cisza, spokój, można rzeczywiście świetnie odpocząć, oderwać się od cywilizacji, a jednocześnie w dość cywilizowanych warunkach. A zwykle wyjeżdżają, mając w głowie przede wszystkim produkty. Nasz ekspert potwierdza, że działalność agroturystyczna ma ogromny potencjał, a ostatnie lata pokazują, że na odpoczynek na terenach wiejskich decyduje się coraz więcej turystów. Jest to pewna alternatywa. Tylko do tego, żeby prowadzić agroturystykę, to trzeba mieć chęci. Krajobraz też odpowiedni. Mówimy o wiejskim krajobrazie, ale też mówimy o
warunkach. Wzrost zainteresowania turystyką wiejską utrzyma się prawdopodobnie także w najbliższych latach. Agroturystyka jest zatem ciekawą alternatywą, szczególnie dla małych gospodarstw, których dodatkowym atutem mogą być smaczne produkty. Pan Janusz Walczak zaznacza jednak, że nie każdy nadaje się do prowadzenia tego typu działalności. Bo nie każdy się nadaje do tego, żeby prowadził agroturystykę. To zależy od temperamentu, od osobowości. Jest to dodatkowy dochód, ale to też musi być klienta przyciągać. Odpowiednie klimaty, krajobrazy, kuchnia. To jest dosyć, bym powiedział, skomplikowane i zarazem stwarzające pewne warunki, żeby tą agroturystykę u siebie wdrożyć, wprowadzić, żeby ściągnąć turystę z miasta. Tam, gdzie jest dobrze ugoszczony, on wróci, tam, gdzie może spokojnie odpocząć, tam, gdzie dobrze zje. To jest alternatywa pewna dla tych małych, średnich gospodarstw, gdzie można swój budżet uzupełnić właśnie poprzez takie działanie, jak agroturystyka. Tak samo, jak i wcześniej mówiliśmy, dobrym uzupełnieniem budżetu w rolnictwie jest RHD. Także pani Joanna chwali sobie prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Uważam, że to jest świetny pomysł, taki właśnie prosty sposób na legalne sprzedawanie produktów ze swojego gospodarstwa i świetnie, że to powstało. I dodaje, że dziś największym problemem nie jest brak popytu na jej produkty, a fakt, że zainteresowanie wyrobami jest większe niż możliwości produkcyjne. To właśnie dzieje się przede wszystkim w takim okresie wakacyjnym, kiedy przyjeżdżają do nas właśnie goście innych agroturystyk, to rzeczywiście zdarza się, że mamy mniej serów niż chętnych, ale po sezonie już to się prostuje. Natomiast faktycznie sprzedaję te produkty tutaj w okolicach, w większych miastach okolicznych i zbyt jest. Województwo warmińsko-mazurskie ze swoją unikalną przyrodą jest idealnym miejscem do prowadzenia działalności agroturystycznej. Połączenie agroturystyki z rolniczym handlem detalicznym daje bardzo dobre perspektywy na przyszłość. Więcej informacji na temat rolniczego handlu detalicznego można uzyskać w każdym ośrodku doradztwa rolniczego.